Witam serdecznie. Zapraszam do posłuchania audiobooku na podstawie książki Uwolnijcie nas stąd. O duszach czyśćcowych z Marią Simmą rozmawia Niki Elc. Wydawnictwo Kraków. Dzisiaj część 17, czyli rozdziały Piekło i Szatan. Tak, dzisiaj dokończymy ten rozdział. A między innymi odpowiemy na takie pytanie: co się dzieje z aniołami, stróżami dusz, które zostały potępione? Czy jeśli Bóg wybacza mordercom, to w takim razie jakie grzechy fundują nam najdłuższy pobyt w czyśćcu? Szatan często wydaje się mieć tak wielką moc, że ludzie mogą zadawać sobie pytanie o różnicę między szatanem a Bogiem. To między innymi te pytania. Posłuchajmy. Czyta Sylwia Niezapominajka. Część 17. Czy da się w jakikolwiek sposób wysunąć wniosek, że ktoś został potępiony? Czy dusze czyśćcowe kiedykolwiek mówią, że dana dusza jest potępiona? Nie, nigdy nie wypowiadają się w taki sposób, ponieważ są świadome tylko tego, co jest przed nimi. A odnośnie do pierwszej części pana pytania, tak, można określić, czy ktoś został potępiony, czy nie, ale tylko wtedy, gdy ma się sporo doświadczenia i rozeznania. Jeśli rodzina doznaje wielkiego rozłamu i innych poważnych ataków, a szukając przyczyny tego stanu rzeczy można dojść do konkretnej osoby, która to powoduje, należy poprosić kogoś uprawnionego, doświadczonego i w stanie łaski o odmówienie uroczystej modlitwy z egzorcyzmami. Powinno się ją odmawiać zarówno nad duszą, jak i nad osobą, która zdaje się być ofiarą szczególnie drastycznego ataku. Jeśli potem nastanie pokój, możemy, obawiam się, wysunąć wniosek, że ta pierwsza dusza jest potępiona. Poza tym znam też pewnego mężczyznę, który jest w stanie wyczuć obecność duszy, kiedy te jeszcze przebywają w czyśćcu. Tak więc i w tym przypadku, jeśli ten człowiek powie, że duszy tam nie ma, a dodatkowo wiemy, że rodzina jest pod strasznym atakiem, przez który została odciągnięta od Boga, Kościoła i modlitwy, można wydedukować, że przodek tej rodziny jest potępiony i przez to potrzeba najsilniejszej ze wszystkich modlitw, aby uwolnić potomków spod jego wpływu. Pokój i życie pełne modlitwy często powraca do takich rodzin po zadośćuczynieniu tym powinnościom. Czy może mi pani powiedzieć coś konkretnie o szatanie i jego współczesnych działaniach? Szatan nigdy wcześniej nie był tak silny i aktywny jak dziś. Dlaczego jest tak według pani? Żaden inny wiek nie dorównałby XX wiekowi pod względem apostazji. Liczby apostazji, morderstw, rządzy pieniądza i władzy, braku przebaczenia i braku modlitwy. XX wiek to szatański wiek. Jego wysoki poziom aktywności jest spowodowany również tym, że jesteśmy u progu wielkiego wydarzenia, które będzie służyło nawróceniu ludzkości. On wie, że jego gra wkrótce straci na mocy, a on zawsze krzyczy najgłośniej tuż przed zbliżającą się porażką. Proszę mi powiedzieć, jak Bóg i my możemy być szczęśliwi w niebie, skoro bliskie nam dusze są w piekle na zawsze? W niebie wszystko, ale to wszystko jest skoncentrowane na Bogu, a tego rodzaju problemy są daleko za nami. Wszystko w niebie jest czystą radością, czystą chwałą i czystym pięknem. Nie ma oprócz tego nic, co zakłóca ten stan, przez co nie ma w ogóle miejsca na smutki, zmartwienia czy poczucie straty. Obecność Boga jest taką mocą, że wszystko inne pozostaje w tyle, całkowicie wyeliminowane. Co się dzieje z aniołami stróżami dusz, które zostały potępione? Podobnie jak aniołowie dusz w czyśćcu, wracają oni do nieba, gdyż dostają tylko jedno tego rodzaju zlecenie od Boga.
Mówiła pani, że zarówno niebo, jak i czyściec mają wiele różnych poziomów. Czy również piekło ma różne poziomy? Tak. Ma nieskończoną liczbę poziomów. Najgorszy znajduje się na samym dole. Mario, wyobrażam sobie, że szatan musi czuć do pani dużą antypatię. Czyż nie? Wydaje mi się, że tak. Prawie cały czas jestem atakowana. Najgorszą rzeczą, której doświadczyłam, to utrata mojego 400-letniego domu rodzinnego. Został on strawiony przez ogień 10 czerwca 1986 roku. Bardzo wyraźnie przez działanie szatana. Oto jak to się stało. Przebywałam na dole o 12:30, ponieważ czekałam na dostawę karmy dla kur. Na górze usłyszałam kroki i odgłosy, jakby ktoś skakał. Gdy tam dotarłam, górna kondygnacja była już cała w płomieniach. Przyjechały wozy strażackie i najzwyczajniej w świecie nie dawały rady ugasić ognia. Pozostały ściany, ale wszystko inne przepadło. Tylko jeden pokój nie uległ spaleniu, ale kiedy tam weszłam, okazało się, że najlepsze rzeczy, takie jak pościel i tym podobne, również zniknęły, skradzione. Policja nie widziała powodu, aby podjąć próbę odzyskania tych rzeczy, a dusze czyśćcowe kazały mi się nie martwić, zapewniając, że zasoby zostaną uzupełnione. Stało się dokładnie tak, jak mówiły. Widzi pan, zbudowano wtedy ten dom dla mnie z pieniędzy ze składki zgromadzonej przez krewnych i przyjaciół. Otrzymałam to wszystko, co tu jest teraz. Jeszcze jedna kobieta z Włoch, która również ma widzenia dusz, przeżyła to samo, straty były identyczne, również takie same zapewnienia i podobny efekt końcowy. Dopiero później zdałam sobie sprawę, że ostrzegano mnie wcześniej, iż mój dom się spali. Jedna dusza nawet przepowiedziała, że ogień nie będzie z mojej winy. Sądzę jednak, że nie byłam gotowa przyjąć tych ostrzeżeń i nie brałam ich do serca. Szatan frustruje się z mojego powodu. To było chyba we Frankfurcie, gdy w czasie egzorcyzmu ksiądz zapytał głosu wydobywającego się z opętanego mężczyzny: czy to ty atakujesz też Marię Simmę z Vorarlbergu? Głos odpowiedział: nie, bo gdybym próbował ją atakować, straciłbym zbyt wiele dusz. Co jeszcze szatan pani zrobił? Co zrobił pani Mario? Były konkretne plany, aby mnie zamordować. Co? Co opowie mi pani o tej sprawie? Wiosną 1974 roku miałam zaplanowany weekend wykładowców w północnych Niemczech. Zamierzałam wyjechać, jak to często się zdarza, w piątek, ale kilka nocy wcześniej przybyła dusza i powiedziała mi: nie wybieraj się w tę podróż. Byłam tym bardzo zaskoczona, ponieważ kilka lat wcześniej dusze mówiły mi, bym przyjmowała każde zaproszenie, które otrzymam. Początkowo myślałam, że może chodzi o jakiś strajk kolejarzy, więc zaczęłam słuchać radiowych komunikatów, ale nie. Pociągi kursowały normalnie. Potem porozmawiałam z moim kapłanem, który orzekł, że jeśli dusze przestrzegają, aby nie jechać, to powinnam im zaufać, ponieważ muszą mieć ku temu powody. W związku z tym wysłałam depeszę do organizatorów wykładów i zwyczajnie poinformowałam, że dusze poleciły mi pozostać w domu akurat w ten weekend. Dwa dni później przybyła inna dusza i powiedziała mi, że opracowywano plan morderstwa. Plan miał prawdopodobnie być zrealizowany w Kolonii, ponieważ pociąg z Bludenz do Kolonii jest pociągiem nocnym, a tylko tam miałam możliwość przesiadki. Przypomniałam sobie, że stacja kolejowa w Kolonii ma długie i ciemne korytarze, przez które musiałabym przejść, a zawsze uważałam je za niebezpieczne. Wcześniej wysłałam organizatorom list z informacją, którym pociągiem przyjadę i o której godzinie mogą się mnie spodziewać. Ten list jednak do nich nie dotarł, a dostał się w niepowołane ręce. W dzień mojego pierwszego wykładu jakaś dusza mnie odwiedziła i powiedziała, że trzy osoby były zaangażowane w spisek i że dowiedziały się, dlaczego nie przybyłam. Widzi pan, te wykłady nie zostały ostatecznie odwołane. Zastąpiono moją osobę kasetami z nagraniami, z nagranym wykładem, aby słuchacze nie byli zbytnio rozczarowani.
W związku z tym wszystko poszło zgodnie z planem i te trzy osoby i tak przyszły na wykład. Co więcej, w efekcie dwie z nich nawróciły się. Dowiedziałam się również, że te osoby już wcześniej z powodzeniem zaplanowały i dokonały morderstw, których okoliczności do dziś nie są znane. Czyż dusze nie są cudowne? Uratowały życie i nawróciły dwie zagubione osoby, bez wytykania palcami, osądzania lub obciążania zarzutami. To właśnie to jest naszą chrześcijańską misją. Jeśli Bóg wybacza mordercom, to w takim razie jakie grzechy fundują nam najdłuższy pobyt w czyśćcu? Wszystkie grzechy mogą zostać wybaczone z wyjątkiem bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Odpowiadając na pytanie, grzechy, przez które więcej cierpimy w czyśćcu, to ogólnie rzecz biorąc grzechy przeciwko miłości, to znaczy wrogość, zatwardziałe serce i rozwody. Ponadto brak żywej wiary, kiedy ktoś zwyczajnie nie chce wierzyć i postępuje wbrew wierze. Następnie rozwiązłość. W przeszłości ludzie cierpieli w czyśćcu najwięcej wskutek braku wiary, ale we współczesnych czasach uległo to zmianie i powodem jest brak zasad moralnych. Kiedy mamy do czynienia z tak zwanym nawiedzonym domem, to w jaki sposób możemy określić, czy gromadzą się tam dusze czyśćcowe, czy może to coś demonicznego, szatańskiego? Jeśli można powiązać fakt nawiedzenia z osobą, która niegdyś w domu mieszkała, to wtedy chodzi o duszę czyśćcową, która prosi o modlitwę. Jeśli natomiast spotykamy tam coś odrażającego, brutalnego, ciemnego albo nawet śmierdzącego, wtedy należy odmówić w tym miejscu lub nad nim egzorcyzmy. W obu przypadkach należy się posłużyć egzorcyzmowaną, pobłogosławioną i poświęconą wodą, aby przegnać wszelkie zło. Jeśli incydenty nie ustaną, to z pewnością jest to dusza czyśćcowa potrzebująca mszy, modlitwy i dobrych uczynków, aby uwolnić się do nieba. Czy szatanowi wolno nas atakować w momencie śmierci? Tak, niekiedy tak czyni, ale my również otrzymujemy łaskę bycia mężnymi wobec takich ataków. Jeśli człowiek nie chce wpuścić szatana, jest on bezradny. Czy w takim razie brak nadziei jest grzechem? Tak, może być grzechem. Jeśli człowiek nie ma żadnej nadziei ani ufności, widzi Pan, Bóg zawsze pragnie obdarzyć nas nadzieją, ale czy ją przyjmiemy, czy nie, zależy od nas samych. Na samym początku powiedziała mi Pani, że szatan nie może już atakować dusz na wyższych poziomach czyśćca, ale nawet najświęci pośród nas na ziemi są cały czas kuszeni, atakowani przez szatana na aż do samego momentu śmierci. Czy może Pani wyjaśnić bardziej szczegółowo, skąd taka różnica? Po tym, gdy plamy grzechu dusz w czyśćcu zostają zmazane przez światło, cierpienie dusz i nasze dobre uczynki, ciemność, już do tych dusz nie powróci. Każda ciemność w czyśćcu jest zwyciężana przez światło, natomiast tu na ziemi światło może zostać potencjalnie zwyciężone przez ciemność. Szatan posługuje się nawet najmniejszymi plamami, aby skłonić nas do powrotu do ciemności. Rozmiar plam zależy od łask otrzymanych od Boga. Rzecz jasna, święci otrzymali wielkie łaski. Szatan często wydaje się mieć tak wielką moc, że ludzie mogą zadawać sobie pytanie o różnicę między Bogiem a szatanem. No to zrozumiałe. Każdy z nas może wybrać w każdej chwili, czy chce służyć szatanowi, czy Bogu. Musimy wołać i uciekać się do Boga we wszystkim, co robimy. Możemy zrobić wiele, aby zabezpieczyć się przed szponami szatana. Bóg zna nasze myśli, natomiast szatan nie. Z wyjątkiem tych, które sam umieścił w naszych umysłach. Szatan jednak robi duże postępy, gdyż słyszy nasze słowa i widzi nasze uczynki, a potem atakuje te słabe punkty, które odkrywa, obserwując nas w ten sposób. Milczenie zawsze przynosi wiele dobrego. Bóg pragnie, abyśmy mieli ciągłą świadomość naszej grzeszności i dzięki temu trwali w pokorze i milczeniu. Ucząc się wielkiej wartości milczenia, wkrótce zyskujemy możliwość usłyszenia Boga. Milczenie z samym Bogiem już samo w sobie jest wielką modlitwą. Tylko spowiedź powstrzymuje szatana od zdobywania wiedzy na temat naszych grzechów. Jeśli w czasie egzorcyzmu ktokolwiek z obecnych modlących się uwolnienie od demonów ma na sumieniu jakieś niewyznane grzechy, głosy często rzucają oskarżenie na tę osobę ku wielkiej
konsternacji zgromadzonych. I słusznie, ale jeśli wszyscy są w stanie łaski, w ten czas demony nie mogą nic powiedzieć. To prawda, gdy słyszy się, że to my nadajemy szatanowi jego prawa. Bóg jest pokorny, cichy i łagodny. Szatan jest dumny, głośny i szorstki. Trzeba zawsze pamiętać, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, a więc musimy świadomie ciągle walczyć o to, by być takimi, jakimi chce On nas, w komunii z Nim. Jedno z największych kłamstw wszechczasów to pogląd, że szatan nie istnieje. Nawet niektórzy współcześni księża głoszą takie nauki, utrzymując, że opętania w Biblii to współcześnie diagnozowane choroby ciała i umysłu. Tak więc symptomy mogą być badane, analizowane, identyfikowane, kontrolowane i no właśnie, nie są już sprawką szatana. Jakże naiwni, płytcy, głupi i zarozumiali są ci ludzie. Szatan śmieje się z nich, a łóżka szpitalne znowu się zapełniają. Wystarczy sprowadzić świętych księży i doświadczonych świeckich do tych chorych i przekonamy się, że zostaną uwolnieni z tych aż nazbyt analizowanych symptomów. Szatan zwycięża dzięki temu, że wywołuje podziały. Bóg prowadzi nas w wolności i pokoju ku niebieskiej jedności. Pani Mario, gdzie w obrębie nowoczesnego zachodu społeczeństwa szatan ma silne wejścia, choć nieznane dla wielu? Szatan jest dziś wszędzie, w kościele, w przepisach prawa, w medycynie, nauce, prasie i sztuce. Istnieje jednak obszar, gdzie praktycznie wszystko jest jego grą, banki, chciwość. Zachodu dała na to przyzwolenie i tylko Bóg ma wystarczająco siły, aby ten proces zatrzymać. Wspomniała Pani wcześniej, że zwierzęta również potrzebują naszych modlitw. Proszę mi powiedzieć, czy istnieją zwierzęta szczególnie znienawidzone przez szatana? Szatan nienawidzi psa w szczególności, jako że jest on od zawsze, jak to się mówi, najlepszym przyjacielem człowieka. Ale powtórzę ponownie, nienawidzi on każdego stworzenia, które jest bliskie naszemu sercu. Szatan to czysta nienawiść i chwyci się wszystkiego, aby odciągnąć nas od tego, co zapewnia nam ciepło, wsparcie i ochronę. A z pewnością zwierzęta stanowią wielki dar dla nas od Boga, podobnie jak i niektóre inne rzeczy. Jeśli szatan tak nienawidzi tego, gdy się modlimy, to w jaki sposób według Pani odciąga on ludzi od modlitwy najczęściej? Aby osiągnąć swój cel, ponownie gra na dumie danej osoby. Ktoś, kto nigdy się nie modlił i przez to nic nie wie o modlitwie, czuje się urażony, gdy ktoś mu mówi, pomodlę się za ciebie. Tacy ludzie błędnie myślą, że mają się dobrze i przez to nie potrzebują niczyich modlitw. To nic innego jak podstęp umysłu i wielkie kłamstwo. Nie ma nawet jednej osoby na ziemi, która nie potrzebowałaby, i to bardzo, wstawiennictwa innych osób. Modlitwa przynosi ludziom Boga, a nawet wtedy, gdy nie są tego świadomi. Siła modlitwy jest ogromna. Modlitwa to najlepsza rzecz, jaką jeden człowiek może dać drugiemu. Już oboje jesteśmy zmęczeni, Pani Mario. Czy jest coś, w czym mógłbym Pani pomóc, jako że mam do dyspozycji samochód? Tak, ja też jestem zmęczona. Byłoby dobrze pójść trochę na zewnątrz, świeci słońce. Nie, raczej nie potrzebuję żadnej pomocy. Jest Pani pewna? A może pojedziemy do sklepu albo na pocztę? A, to chyba dobry pomysł. Muszę coś oddać do sklepu. Dobrze byłoby tam podjechać. Dobrze, w takim razie zostawiam to wszystko i jutro powrócimy do naszej rozmowy. Koniec części 17. Moi kochani, dziękuję Wam ślicznie za uwagę. Życzę Wam radosnej i błogosławionej niedzieli. Pragnę Wam opowiedzieć moją przygodę. Było to w tamtym tygodniu, już nie pamiętam, który dzień. Załatwiałam pewne sprawy na poczcie i postanowiłam zrobić sobie spacer parokilometrowy, bodajże pięciokilometrowy. I w tym czasie, kiedy miałam iść na piechotę, chciałam odmawiać różaniec święty w intencji dusz czyśćcowych. Odmawiałam, zaczęłam właściwie od różaniec, dziesiątkę przynajmniej, dziesiątkę różańca za duszyczki i nagle wyleciał mi taki pies. Strasznie zaczął ujadać, no powiedzmy, że lekko się wystraszyłam, ale przeczekałam i pomyślałam sobie, że może przestanie. Leciał koło mnie, latał,
tak szalał, że troszkę się przejęłam, żeby nie wpadł pod samochód, ale po czasie przestało, piesek się uspokoił, a ja mogłam dokończyć 10 różańca za dusze czyśćcowe. Także taka mała przygoda, nie wiem, bo ostatnio jak chcę odmawiać modlitwy, to zawsze mi ktoś przeszkadza, ale Pan Bóg z nami jest i jeśli Mu ufamy, to nic nam, kochani, nie przeszkodzi. Dlatego zawsze pamiętajmy o duszach czyśćcowych, a także o innych ludziach potrzebujących, bo modlitwa, różaniec i inne piękne modlitwy, także i koronka do Miłosierdzia Bożego, to są piękne modlitwy i warto w różnych intencjach je odmawiać. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.